Motocyklista jechał krajową 19. Powodem podjęcia interwencji przez policję była tablica rejestracyjna motocykla, która była bardzo powyginana, co uniemożliwiało odczytanie numerów rejestracyjnych. Na widok policyjnego radiowozu kierowca znacznie przyspieszył. Policjanci włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe. Umundurowany policjant dawał mu także sygnały do zatrzymania. Kierowca jednak nie reagował. Wymijał innych uczestników, w tym osoby piesze, stwarzając dla nich zagrożenie. Jechał z prędkością miejscami przekraczającą 100 km dozwoloną prędkość na tym odcinku drogi. 21-latek został zatrzymany. Powodem, dla którego uciekał, nie zatrzymał się do kontroli, jak tłumaczył, był brak dokumentów umożliwiających mu prowadzenie motocykla. Pojazd był również nieubezpieczony.